Siemaneczko, ja jestem Artur Blanik, a to kolejny odcinek na moim kanale. Tym razem pytanie czy wyzwanie. Na moim fanpage'u na Facebooku umieściłem taki post, gdzie mogliście mi zadawać pytania i wyzwania jakieś 3 dni temu. No i parę osób tam mi zadało pytanie i wyzwanie i też parę osób na innych portalach i też może przez SMS. No i więc zaczynamy. Też będziecie mieli link do tego fanpage'a. No i już zaczynamy. Pytanie od Marty. Jakie masz sposoby na nudę? Ja mam sposoby na nudę takie, że lubię wychodzić na dwór, a też nie mam jak się nudzić, bo chodzę do teatru często. A więc nie ma nudy. Po prostu jej nie ma i nie ma. Wyzwanie, powiedz swoje imię i nazwisko w SPAC. Artur. My mama don't like you and she likes everyone. And I never lied. Chyba Rutra. Chyba Rutra. Dobrze? To sprawdzimy sobie później Rutra. Zobaczymy. No dobra. Myślę, że dobrze to było. Rutra. No Rutra. Rutra, dobra. I pytanie teraz od Dawida. Pytanie, kto według ciebie wygra Euro 2016? Słuchajcie, tutaj pewnie się zdziwicie, bo moim zdaniem będzie do półfinałów wejdzie Polska. Na pewno do półfinałów wejdzie Polska, ale myślę, że wygra albo Francja, albo Niemcy. Albo Polska. To są moje 3 typy, które mogą wygrać. I wyzwanie, podbij piłkę co najmniej 3 razy. No dobra, idziemy. Pytanie od mojego kolegi Piotrka. Kogo kochasz? Ja na to nie odpowiem, bo to jest na razie moja tajemnica. Może później się na ten temat trochę dłużej wypowiem, a na razie X, więc dobra. Mam dalej nagrywać, to jest wyzwanie od Piotrka, więc będę dalej nagrywał, jeżeli będziecie tego chcieli. I takim akcentem, chociaż to nawet nie był akcent, zakończam ten odcinek. Do zobaczenia, elo, you know.